Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będziemy rozpakowywać sobie słuchawki dostarczone przez firmę Genius. Jest to model Lihas. Są to słuchawki dla graczy, czyli słuchawki z mikrofonem. Przede wszystkim dostępne w bardzo dobrej cenie. Można je kupić już za 80 zł, czyli generalnie słuchawki na każdą kieszeń. Za chwilkę sobie je rozpakujemy, przyjrzymy się im bliżej. Zapraszam do oglądania. Ok, zabieramy się za rozpakowanie. Zobaczcie, słuchaweczki już widać przez opakowanie. Mamy tutaj parę informacji, między innymi, że nauszniki są składane, zwijane. Jak już widzimy, przez pudełko właśnie rozkładają się w ten sposób. Może jeszcze jakoś, zaraz to zobaczymy. Membrany neodymowe 50 mm, czyli jak najbardziej fajne przetworniki, duże. Niezależna kontrola głośności oraz wyciszanie mikrofonu. I też mamy znaczki z serii GX Gaming i Scorpiona, czyli tak jak na przykład klawiatura Manticore, jest to ta sama seria. Z boku mamy też ładnie ozdobione pudełko, wszędzie fajne logo GX Gamingu, Lihasów. Z tyłu zobaczcie, mamy jak te słuchawki można całkowicie złożyć, czyli tak dość mocno można je do podróży, do bagażu sobie skompresować. Regulacja głośności na każdej słuchawce, czyli możemy sobie na przykład ściszyć jedno ucho po to, jeśli ktoś do nas mówi, żeby go lepiej słyszeć. Dość nietypowa funkcja, może być przydatna, oczywiście to wyjdzie w testach. Pilot sterujący na kablu, czyli regulacja głośności, włącznik, wyłącznik mikrofonu. Neodymowe 50 mm membrany, według producenta generują znakomity bas, sprawdzimy to oczywiście. Regulowany pałąk, ruchomy mikrofon. I właśnie te indywidualne regulacje głośności w każdym nauszniku. I na dole mamy jeszcze specyfikacje techniczne. Czułość 102 dB. Zakres częstotliwości od 20 Hz do 20 kHz. Średnica membran 50 mm. Impedancja 32 ohmy. Materiał wykonania przetworników neodym. Oraz długość kabla 2,5 m. Mamy też dane mikrofonu. Zobaczcie. I zawartość opakowania. To by było na tyle, jeśli chodzi o pudełeczko. No cóż, sam jestem ciekaw tych słuchawek, ponieważ są naprawdę niedrogie. Myślę, że 80 zł to jest taka kwota, którą może poświęcić praktycznie każdy. Ok, mamy taką osłonkę. Tam tu jeszcze spod spodu wypadło, jest to instrukcja. Aha, czyli mamy opis po prostu wszystkich elementów słuchawek w kilkunastu językach. Dobrze. Wyjmujemy same słuchawki. Swobodzimy sobie przewód. Ok, i zobaczcie. Przewód co prawda nie w oplocie, ale 2,5 metra. Bardzo elastyczny, za to w dość grubej gumie. Dlatego myślę, że solidnie zabezpieczony. Jest ten pilot sterujący. Pokrętełko dość małe, ale w takim zagłębieniu, żeby było łatwiej je wyczuć, i włącznik, wyłącznik mikrofonu w postaci takiego pstryczka przesuwanego. No i zobaczcie, nadmiar kabelka spięty i zakończenie pozłacane mini jacki, słuchawki, mikrofon. To było na tyle, jeśli chodzi o kabel. Teraz tak, u góry nie mamy żadnej gąbki, ale mamy za to takie miękkie tworzywo. A jeśli chodzi o nauszniki, no to są takie średnio miękkie, ale za to dość grube, więc powinny wystarczyć. Sobie zrobię szybką przymiarkę, teraz tak tylko słownie na 3 sekundy. Powiem Wam, że źle nie leżą, ale zobaczcie, one w tej chwili nie są jeszcze w żaden sposób rozciągnięte. Tu mamy regulacje. Zobaczcie teraz, jakie są ogromne. Aż się ledwo w kadrze mieszczą. A takie już są w pozycji startowej. Dlatego myślę, że generalnie słuchawki dla graczy o dużych głowach jak najbardziej. Tak mi się wydaje, sądząc po ich rozpiętości. Natomiast materiał wykonania. Wszystko wygląda ok. Mamy całkiem niezły plastik. Nic nie skrzypi. Wszystko się rusza w miarę dobrze. Nie mamy za dużo błyszczącego plastiku. Mamy tutaj błyszczącego skorpiona. Jedynie. Jakieś tam tylko takie drobne wstaweczki. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o materiał. Tutaj w środku też jest fajnie. No i zobaczcie, składają się tak. W ten sposób. I wyginają się tak.
i troszeczkę w tą stronę. Czyli generalnie możliwość ruchów mamy naprawdę dużą. Regulację mamy też fajną. Tu mamy mikrofon, który jest obracany w ten sposób oraz także ma taki elastyczny przegub, dzięki któremu możemy go sobie dogiąć do ust. No i te pokrętełka do indywidualnej regulacji głośności w każdej słuchawce. No cóż, powiem Wam, że te słuchawki wyglądają całkiem nieźle, jak na taką kwotę. Zobaczymy, jak będą grały. Na dzisiaj dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego rozpakowania i zapraszam Was też na kolejne filmy. Pozdrawiam Was, cześć!